Koncepcja połączenia bibliotek na Prawobrzeżu i uczynienie z czterech mniejszych jednej dużej to sprawa, która budzi dość duże emocje. Problemów jest tu kilka. Obecne punkty są w złym stanie, ale koncepcja połączenia ma również wady, bo wybranie miejsca, które będzie w równym stopniu dostępne dla wszystkich, wcale nie jest proste. Pojawił się pomysł, by nowa mediateka powstała na ulicy Struga w dawnym budynku fabryki lodów Echo. Pomysł nie zyskał aprobaty Rady Osiedla i mieszkańców. Nie było żadnych konsultacji społecznych. Ja ze zdumieniem przeczytałem informację, jaką dostałem teraz dopiero w ubiegłym tygodniu konkretnie od Wydziału Kultury, że firma Blue Seven już w marcu tego roku wystąpiła do Miejskiej Biblioteki Publicznej z propozycją wydzierżawienia od niej powierzchni 1200 m2 na cele biblioteki. I od tego czasu ani biblioteka, ani miasto nie znalazło czasu, aby przeprowadzić konsultacje społeczne. Największe pretensje są o to, że uchwała pojawiła się na sesji właściwie z dnia na dzień, po dwóch wizjach lokalnych i dwóch wizytach Komisji Kultury. Rada Osiedla nawet nie została zapytana o zdanie, a wątpliwości co do słuszności koncepcji ma bardzo dużo. Ulica Struga jest bardzo niedostępna. Żeby dotrzeć do biblioteki, trzeba będzie pokonać szeroką arterię. Nie zapytano się mieszkańców i z rozmów, które my teraz prowadzimy, mieszkańcy są niezadowoleni, bo ta lokalizacja jest niekorzystna. Ja taką mapkę przedstawiłem podczas wywiadów w Pomeranii, gdzie przedstawiłem tę propozycję, która byłaby najbardziej rozsądna postawienia tej biblioteki od nowa, bo tak naprawdę znacznie taniej jest postawić nowy obiekt niż remontować i to jeszcze nie własny obiekt, bo koszty dzierżawy roczne będą aż 312 tysięcy wynosiły. Dlaczego budynek na Struga pojawił się jako propozycja? O sprawie szeroko pisały szczecińskie dzienniki. Do dyrektora biblioteki zgłosił się przedsiębiorca chcący wynająć swoją powierzchnię. Miasto płaciłoby czynsz, ale i musiałoby dostosować przestrzeń do potrzeb bibliotecznych. Według większości radnych sprawa jest bardzo podejrzana i z punktu widzenia interesów miasta nie do końca korzystna. Skandaliczne jest to, o czym powiedział pan dyrektor Marcinowski, że przyszedł przedsiębiorca do biblioteki i zaproponował, aby tam powstała u niego biblioteka. W miejscu, w polu, gdzie praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Jak się pan przedsiębiorca dowiedział, że akurat pan dyrektor poszukuje takiego lokalu, to nikt nie wie, dlatego że nigdzie oficjalnie pan dyrektor takiego lokalu nie poszukiwał. Stąd obawiam się, że mamy tutaj do czynienia z pewnymi nieprawidłowościami. Jeżeli ta uchwała zostanie przegłosowana, ja na pewno zgłoszę sprawę do prokuratora, bo uważam, że to jest sytuacja skandaliczna, gdzie jeszcze 5 lat temu pan dyrektor Marcinowski twierdził, iż będzie rozwijał sieć bibliotek. Było to na Komisji Kultury. Radna Prawa i Sprawiedliwości Stefania Biernat ma także inne wątpliwości. Dostępność do książek i biblioteki zmniejszy się zamiast powiększyć. Co z tego, że nowa mediatera będzie nowoczesna, jeżeli osoby starsze do niej nie dotrą, bo będzie za daleko i będzie źle skomunikowana. To wylewanie dziecka z kąpielą. Mam nic przeciwko nowoczesnej bibliotece na Prawobrzeżu. Ale czy wszystkie filie powinny być połączone, to ja uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że niektóre filie, jak na przykład na Bukowym, one służą, właściwie te filie na osiedlach służą dla osób starszych. Osoby starsze nie będą korzystać z nowoczesnej biblioteki. Biblioteka dla nich to biblioteka, która pachnie książką, którą mogą przyjść na półkach, popatrzeć. I te osoby, ja z nimi rozmawiałam, one nie tylko biorą dla siebie książki, ale one biorą i dla sąsiadów też książki. Radni chcą się przyjrzeć sprawie, bo każda z przedstawionych opcji, czyli zarówno zostawienie czterech bibliotek, jak i wyremontowanie obiektu, czy budowa od podstaw zupełnie nowej biblioteki, ma swoje wady i zalety. Rada Osiedla chce, by powstał nowy obiekt, bo mógłby on pełnić nie tylko rolę biblioteki, ale i Centrum Kultury. Według Dawida Krystka radni powinni przedyskutować wszystkie koncepcje. Jedna nowa multimedialna to jest niezłe rozwiązanie, ale nie kosztem tych trzech mniejszych. A po drugie, to nowa lokalizacja powinna być wyłoniona takiej trochę szerszej konsultacji to raz. Dwa, to miejsce nowej biblioteki powinno być chyba raczej wyłonione w przetargu, w zapytaniu ofertowym, a tak po raz kolejny dowiadujemy się, że budynek ten, bo urzędnicy sobie... Na sesji nie podjęto żadnych decyzji. Sprawę będą jeszcze analizować radni podczas komisji.